Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochane, dzisiaj przychodzę z chillboxem, tak, przed chwilą próbowałam nagrać ten filmik, przychodzę z chillboxem z lutego. Jeżeli światło jest tragiczne, jeżeli jestem prześwietlona, to bardzo was przepraszam, nic na to nie poradzę, za oknem jest czarno, po prostu czarno i leje, więc wiecie, dzisiaj jest klimat nie bardzo. Pokażę wam produkty na przebitkach, później wam powiem, na ile jestem z tego boksa zadowolona. W tym momencie jeszcze bodajże można kupić marcowe pudełko. Koszt takiego pudełka to 89 zł. Możemy je kupować jednorazowo lub zdecydować się na zakup pakietu kilkumiesięcznego. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o pudełka Chillbox, to ja kibicuję dziewczynom, wspieram je i tak dalej. Natomiast pudełka kupuję za własne pieniądze. Absolutnie nie mam żadnych biznesów z nimi. To tak, tylko wiecie, wolą wyjaśnienia. No i co? No i przechodzimy do zawartości. W każdym chillboxie znajdujemy kartkę z wypisanymi produktami wraz z ich cenami i z tyłu odręcznie napisana wiadomość, że dziękują dziewczyny za zakup boksa, życzą miłego testowania i tak dalej. Tak to wygląda. No i zobaczmy, co w tym boksie, słuchajcie, się znalazło. Pierwszy produkt to był produkt, który był wiadomo, znaczy wiecie, no, był podany na fanpage'u i jest to Sugar Body Scrub, a więc po prostu cukrowy peeling do ciała marki Harmonic. Pojemność tego produktu to 200 ml, a cena to 55 zł. Marki Harmonic miałyśmy w grudniowym chillboxie masło do ciała. Masło, które miało bardzo fajne działanie, natomiast dla mnie odpychający zapach, a ten zapach tego peelingu cukrowego to kwiat wiśni i lotus. Także może być, mam nadzieję, ładny. Słuchajcie, data ważności to styczeń 2018, kwiat japońskiej wiśni, tak powiedziałam. Idealny do suchej i zmęczonej skóry. Peeling do ciała na bazie kryształków cukru zanurzonych w naturalnych olejach roślinnych, kryształki cukru oraz drobiny żurawiny masują, złuszczają martwy naskórek oraz pobudzają mikrokrążenie. No, zobaczymy. Taki właśnie peeling znalazł się i tak jak mówię, to nie jest niespodzianka, było wiadomo, że on się w tym boksie znajdzie. On jest tutaj zaklejony, także uniemożliwia mi to powąchanie jego na razie. Produkt pierwszy. Produkt drugi, tutaj była podpowiedź co do marki, natomiast nie było napisane, co to będzie za produkt. I to jest marka mi osobiście również znana, Lila Mai. To jest polska marka i to jest, słuchajcie, nawilżający krem arganowy do twarzy w takim malutkim słoiczku. Natomiast tutaj mamy 50 ml tego produktu, cena to 32 zł. Produkt jest wyprodukowany, no, masło maślane. Data produkcji to styczeń 2016 i ten produkt ważny jest rok. Ja chciałam też wam tutaj podawać w tych filmikach, ile produkt jest ważny po otwarciu, natomiast to jest kolejna sytuacja, kiedy ja nie mogę się doszukać takiej informacji na opakowaniu. Nie wiem, czy one są jakoś ukryte jakimiś kodami, czy o co chodzi. Muszę dogooglować ten temat, bo tutaj robią z siebie nie do końca osobę. I słuchajcie, co to jest? To jest nawilżający krem arganowy z olejkiem lawendowym. Lekki krem na bazie oleju arganowego z pierwszego tłoczenia nawilża i odżywia skórę, nie zatyka porów, a zawarte w kremie hydrolaty z kwiatu rumianku i liście melisy, łagodzą podrażnienia i odżywiają skórę. Tutaj taka ciekawostka, mam wrażenie, że chyba wszystkie te produkty, ja kiedyś miałam peeling z tej firmy, są zamknięte w szklanych słoiczkach. Także taki krem do twarzy to jest produkt numer 2 za 32 zł. Produkt numer 3 to Apis, nawilżająca maseczka do twarzy z minerałami z Morza Martwego i kwasem hialuronowym. Marka Apis również jest mi znana, mam wrażenie, słuchajcie, że już przez taką liczbę beauty boxów zaraz każda marka będzie mi znana. Nie, oczywiście żartuję, ale markę Apis znam i jest to maseczka w tubce. Data ważności tego produktu to 2018, tak by wychodziło, październik 2018 i słuchajcie, ta maseczka ma pojemność bliżej mi nieokreśloną,
pięknie się Pani przygotowała do filmiku. Jak Boga kocham, bliżej mi nieokreśloną. Więc słuchajcie, jestem zapewne ślepa, bo nie widzę pojemności tej maski. Ale tubka jest duża. I cena tej maski to 25 zł. Domowe spa z serii Optima, bazujące na minerałach z Morza Martwego, zapewni skórze maksymalne odprężenie, a duszy sowitą dawkę hormonów szczęścia. Po domowej kuracji poczujecie nagły napływ energii i siły, który zapewni dobry nastrój na długi czas. No, obietnica dość konkretna. Maskę nakładamy na 10-15 minut, potem ją zmywamy. Generalnie należy ją stosować 1-3 razy w tygodniu, w zależności od indywidualnych potrzeb skóry. I tutaj te składniki aktywne to mają być minerały właśnie z Morza Martwego, kwas hialuronowy i kolagen. Tak to, słuchajcie, wygląda. Kolejny produkt to coś, co mnie przestraszyło. W pierwszej chwili myślałam, że to jest produkt do twarzy, bo ja już się nie daję nabrać na te opakowania zmyślne, ale to nie jest produkt do twarzy. To jest różana lemoniada. I to jest jak najbardziej do picia, natomiast powiem Wam, że 3 razy oglądałam tą butelkę. Tak, być może nie powinnam zdradzać tych osobistych szczegółów tutaj publicznie. Ale to się nazywa, powiem Wam coś na swoje usprawiedliwienie. Lemoniada z olejkiem z płatków róży damascejskiej. I dlatego w pierwszej chwili byłam święcie przekonana, że to jest kolejny jakiś śmieszny produkt, szczególnie, że to było zawinięte w folię tej bąbelkowej, nie widziałam tego kapsla, że to jest kolejny jakiś śmieszny produkt wizualnie po prostu do twarzy. Natomiast nie, to jest klasyczna lemoniada i to jest, słuchajcie, produkt brytyjski. To jest lemoniada normalnie do picia, kosztuje to około 4 zł. Na pewno dam Wam znać, jak mi to smakowało. Szczerze mówiąc, trochę się boję, bo ja nigdy nie piłam niczego różanego, no ale dobra. Lemoniada za 4 zł. Kolejny dziwny produkt, sorry, to świeczka. Świeczka a la korek. I to kosztuje około 5 zł. Generalnie koncept tego produktu był taki, że po wypiciu tejże lemoniady, kiedy już zostanie nam pusta butla, mamy sobie włożyć ten korek tutaj i zapalić tą świeczkę i będziemy mieć takie coś. No, także świeczka. Nic więcej tutaj na temat tej świeczki nie jest napisane, także no, przypomina być może korek. I ostatni produkt to książka. W każdym chillboxie znajduje się książka. Kiedyś dziewczyna chciała wyjść z pomysłem gazet, natomiast dość szybko zostały tam może nie tyle co okrzyczane, co dziewczyny, klientki wyrażały swoją opinię, że jednak wolimy książki. Jest to coś ciekawego albo coś bardzo nieciekawego. Trudno mi w tym momencie ocenić. Jest to książka, która kosztuje 35,80. Nazywa się Serce z kryształu. Autor tejże książki, uwaga, będziemy się silić na jakiś dziwny język, to będzie Frédéric Lenoir? Pewnie zupełnie nie. I to pisarz magiczny, wybitny filozof, religioznawca, socjolog. Generalnie co to jest? To jest magiczna opowieść, która zgłębia tajemnice miłości, rozpaczy i nadziei. Dawno, dawno temu w baśniowym królestwie następca tronu padł ofiarą okrutnej klątwy. Jego uwięzione w kryształowej okowie serce pozostaje obojętne na uczucia i nie potrafi kochać. Młody książę udaje się więc na poszukiwanie tej jednej jedynej, która zdoła go uleczyć. Pełna przeszkód i niebezpieczeństw wędrówka będzie próbą jego odwagi, hartu ducha, prawości i nauką sztuki życia. Ojej, teraz to już w ogóle było ciemno, jak czytałam, co? Powiem Wam tak, ja nigdy takiej książki nie czytałam. Tutaj jest niedużo stron, bo jest ich niecałe 200, 180. Litery są naprawdę duże i są ułożone jakby nie na całej szerokości kartki, także podejrzewam, że to jest dosyć krótka lektura. Faktycznie przypomina mi to trochę bajkę. Nie wiem, może to przeczytam. Może to przeczytam i zobaczę. Generalnie jest to coś dla mnie dziwnego, ale dobra, miałam na razie nie mówić o swojej opinii, także taka książka się znalazła. I to wszystkie produkty z standardowej zawartości boksa i teraz kalkulator w ruch. Słuchajcie, wartość tego boksa to 156 zł i 80 groszy, odejmując jego cenę, potencjalny zysk to 67 zł i 80 groszy według informacji na kartce.
karteczce, bo przypominam, że zawsze bierzemy pod uwagę, czy zawsze ja biorę po prostu pod uwagę te ceny z kartki. I tak to wygląda. No i mamy tutaj standardowo jakieś rabaty. Zobaczmy, ponieważ dziewczyny jakby słyną z tego, że starają się, jakby wliczają te rabaty, może nie tyle, że wliczają do wartości, co jakby starają się, żeby w każdym boksie też były te rabaty, żeby one jakby były istotne dla tego pudełka, a nie tak jak czasem niektóre boksy po prostu coś tam dorzucają. I tutaj mamy zniżkę 20 zł na krem Resibo pod oczy, no, kusi. Dalej mamy zniżkę Nice Wall for Chill Box, e-plakaty, 20% na wszystkie produkty. Dalej mamy 15% na poszewkę w Miss Decor. I dalej mamy bon o wartości 10 zł właśnie na produkty marki Harmonic. Słuchajcie, to co? To może przejdźmy do mojej opinii na temat tego pudełka. Więc idźmy po kolei. Jeśli chodzi o peeling, słuchajcie, no niestety, znowu, ja peelingu w tym momencie mam mnóstwo, czyli już możemy uznać, tak szczerze mówiąc, że ja już po prostu mam bardzo konkretne zapasy kosmetyczne. Tylko też sobie nie myślcie, że to jest, wiecie, cała szafa produktów. Nie, po prostu mam dwa peelingi w zapasie, no więc to z drugiej strony nie jest, wiecie, jakoś tak, że ja teraz powariowałam, kupuję te boksy, a po prostu, wiecie, z szafy wywalają mi się kosmetyki. Nie, 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 bez przesady. Mam po prostu dwa w zapasie, tak? To dla niektórych dużo, dla niektórych mało, kwestia umowna. No więc z tego peelingu jestem zadowolona, jestem bardzo go ciekawa. Tak jak powiedziałam, masło tej firmy było genialne w działaniu i niestety beznadziejne w zapachu. Więc mam dość duże oczekiwania wobec tego zapachu i wobec tego produktu. Na pewno będzie on w użyciu i na pewno dam Wam znać, jak on mi się sprawdza. Druga rzecz to ten krem. W pierwszej chwili pomyślałam, że nie. Że ten krem idzie do oddania, ponieważ ja nie mam miejsca na jego używanie. Ale w drugiej chwili pomyślałam, że nieprawda, bo w tym momencie kończy się powolutku mój olej Marula, który nakładam pod makijaż. Jednak krem ten z Sylveco nie do końca mi się sprawdza. Co ja gadam? Z jakiego Sylveco? Nie z Sylveco, tylko z tego, Shiseido. Krem Shiseido nie do końca jednak mi się sprawdza pod makijaż, więc zostaje przy nim jako pielęgnacja wieczorna. O, teraz łapiemy znowu ciepłe tony. A do pielęgnacji porannej właśnie nakładam jednak ten olej Marula pod podkład, więc kiedy ten olej mi się skończy, wezmę się po prostu za ten krem. Tu jest gdzieś napisane, że on się właśnie idealnie nadaje pod makijaż. Tu jest napisane doskonały pod makijaż, nie zatyka porów. Więc faktycznie będę go używała pod makijaż. I automatycznie również dam Wam znać, jak on mi się sprawdza. Więc jestem z tego produktu zadowolona, bo kremu pod makijaż w moich zapasach kosmetycznych, czy kremu na dzień, nie ma. Jeśli chodzi o maseczkę, to ja mam maseczek stosunkowo sporo. Mgiełka do twarzy z marki Apis mi się nie sprawdziła. Natomiast również stwierdzenie, że mam ich sporo, jest kwestią umowną. Natomiast one akurat nie pochodzą z beauty boxu, tylko z moich osobistych zakupów. Powiem Wam tak, właśnie się cały czas zastanawiam, czy ją zostawiać sobie, czy ją otwierać, bo akurat nawilżających maseczek zbyt dużo nie mam, bo ostatnio się skupiałam na oczyszczających, czy może ją po prostu zostawić, na przykład do oddania, nie wiem jeszcze. Generalnie uważam, że bardzo fajna sprawa, bardzo fajny produkt. Tylko aż mnie kusi, wiecie, żeby ją po prostu zostawić do oddania, ale nie, pewnie ją sobie zostawię. No, pewnie ją sobie zostawię. Dobra, zmieniam zdanie, przepraszam, jestem roztargniona. Zostawiam ją sobie, jestem z niej zadowolona, Matko Boska. Słuchajcie, kolejna rzecz to ta lemoniada. Szczerze, ja się boję trochę tego produktu, autentycznie, nie przekonuje mnie lemoniada o smaku różanym, nie wiem, odpycha mnie to, kurczę, jeszcze z różą damasceńską, no nie wiem, no, co mam powiedzieć, po prostu mnie to odpycha. A w ogóle były inne opcje smakowe do wyboru, gdzie jest ta moja karteczka, gdzieś tu znikła, dobra, nieistotne, słuchajcie, ale wypiję. Ale nigdy bym po to nie sięgnęła w sklepie. Przenigdy bym się nie skusiła na lemoniadę z różą. Być może zapach będzie genialny. Być może po prostu nie dam rady tego wypić. Zobaczymy. Natomiast no, 4 zł na wypróbowanie, ok, ale róża damasceńska do picia. I ten korek.
Sorry. No nie robi to na mnie szału, no. Powinna robić? Gdzie jest ten korek do tej butelki włożę? Ani on nie jest jakoś super wyglądający, tak żeby faktycznie imitował moim zdaniem korek, ponieważ te jakby brązowe plamki są stosunkowo rzadkie. Rzadkie. Jasne. Bo gdyby on bardziej przypominał korek, jakby z daleka, to faktycznie mogłabym go włożyć do jakiejś butelki i zrobić sobie z tego jakąś dekorację, ale chyba nie. No i książka. Nie w moim stylu. Totalnie nie w moim stylu. I w związku z tym, że totalnie nie w moim stylu, a jest to krótkie, a i litery są duże, to może po prostu właśnie czas zobaczyć, czy mi się to spodoba, czy nie, więc może faktycznie to przeczytam. Ja generalnie nie czytam takich rzeczy. Nie wiem, nie wiem. Po prostu nie potrafię w tym momencie jakby się zdeklarować wobec tej rzeczy. Słuchajcie, jeśli chodzi o zawartość tego boksa, to uważam, że produkty były w fajny sposób dobrane, uważam, że zawartość boksa jest naprawdę w porządku. Właściwie to nie jestem w stanie, tak obiektywnie patrząc, to nie jestem do końca w stanie do czegokolwiek się przyczepić, ale mam, że jakoś nie wiem, jakoś szału to na mnie nie zrobiło. Nie do końca właśnie mi się podoba ta książka. Nie do końca mi się podoba ten korek, nie do końca mi się podoba ta lemoniada i właściwie zostają trzy produkty. Takie mam mieszane, szczerze mówiąc, uczucia. Z jednej strony ok, fajne rzeczy, z drugiej strony sama właśnie nie wiem. Dajcie mi znać, co wy uważacie. Czy przesadzam, czy nie. Czy wy jesteście zadowolone. Tak naprawdę to i ta maseczka, i ten krem, i ten peeling to są fajne produkty. Przynajmniej w teorii. To są fajne produkty i na pewno warte spróbowania i na pewno jestem z nich zadowolona. Ale tak naprawdę to tylko z trzech produktów na sześć jestem właściwie zadowolona, tak? Więc mam takie mieszane uczucia, dodatkowo nie wiem, czy w tej próbie nagrania o tym powiedziałam, czy nie, żeby już jakby was, wiecie, nie zanudzać rzeczami nieistotnymi dla tego filmu. Ja dzisiaj się źle czuję, leje na dworze deszcz i generalnie jakby jestem, powiedzmy sobie szczerze, w takim średnim humorze i pewnie moje hormony też są w średnim nastroju i być może właśnie dlatego takie mam troszeczkę inne podejście do niektórych rzeczy. A może nie, sama nie wiem. Dajcie mi znać, co uważacie o tym pudełku. Ja oczywiście marcowe kupiłam. Kupiłam już 1 lutego. Tak, ja jestem taka wariatka, że żeby się nie stresować, od razu mam, wiecie, przyszykowane. 1 lutego, myk, pani się rzuca, pani kupuje, pani ma z głowy. I na pewno kwietniowe, podejrzewam, że kwietniowe pudełko również kupię. Czyli u was jest również taka pogoda jak u mnie. To tym bardziej życzę wam dużo pozytywnej energii, dobrego humoru. Dobra, trzymajcie się.